Więc przedstawię Państwu teraz oficjalnie pana Klaudiusza Grabowskiego. Przywitajmy go serdecznie. I ten dzisiejszy temat, który dla Państwa przygotowaliśmy, dotyczyć będzie, panie Klaudiuszu, nowej zabudowy Przedmieścia, Starego Przedmieścia. Nowa zabudowa Starego Przedmieścia. Oficjalnie możemy wykład uznać za rozpoczęty. Tak, dziękuję za przedstawienie i wprowadzenie. Przyznaję się, że tu jestem głośniej, okej. Jestem tutaj niejako trochę z łapanki, ale ucieszyłem się na możliwość przedstawienia Państwu badań dotyczących właśnie Przedmieścia. Te badania były prowadzone przy okazji projektu Muzeum Gdańska. W zeszłym roku w ramach projektu Gdańskiej Dzielnicy badaliśmy właśnie Przedmieście. I jeszcze w tym roku jesienią ukaże się książka, gdzie będą aż 23 artykuły o różnej tematyce i właśnie jednym z tych artykułów będzie mój artykuł poświęcony nowej zabudowie Przedmieścia. Dobrze stawić? Może mogę się przesunąć. Więc zaczynając, jak wszyscy wiemy, zniszczenia Gdańska w czasie walk, w czasie II wojny światowej były olbrzymie. I faktycznie zastanawiano się, czy warto tutaj centrum miasta odbudować. I pojawiły się pomysły, żeby odbudować Śródmieście gdzieś bliżej morza, pomiędzy Nowym Portem a Brzeszczem. Jednak ostatecznie zdecydowano się na odbudowę centrum miasta w jego właśnie historycznym miejscu. I urbaniści stanęli przed zadaniem ukształtowania tej przestrzeni niemalże na nowo. Te zniszczenia sięgnęły tutaj blisko 90%. I opracowano tuż po wojnie właśnie plany dotyczące tego, jak mają wyglądać poszczególne dzielnice. Tutaj już pokazuję Państwu plan opracowany w 1951 roku. I tutaj tymi żółtymi liniami zaznaczono najważniejsze drogi, jakie miały przebiegać przez miasto. I dla nas istotne, dla Przedmieścia, ale też dla Dolnego Miasta są te właśnie trzy nitki poniżej, może podejdę, pokażę dokładniej. To jest oczywiście buzetka, tak? Tutaj miała przebiegać, ale jeszcze dodatkowo, czego nie zrealizowano, miały przebiegać dwie takie drogi obwodowe. Jedna właśnie tutaj przez Krudyńską, miała przecinać także przez Kiszów i Dolne Miasto. I wychodzić właśnie na taką obwodnicę łączącą południe Gdańska z portem, a wzdłuż bastionów miała przebiegać jeszcze trzecia ważna droga, ona miała obiegać Dolne Miasto i prowadzić na Stoki. Jak wiemy, z tych dwóch pomysłów nic nie wyszło, natomiast WZ-kę zaczęto realizować właśnie w latach 50. WZ-ka była w ogóle pomysłem jeszcze przedwojennym i ona miała usprawnić komunikację miasta właśnie ze wschodu na zachód oczywiście, jak wskazuje nazwa. I tutaj w latach 50., jak się Państwo przyjrzą, miasto jest podzielone, pokolorowane właśnie różne odcienie, różne kolory. I ten taki jasny brąz, który widać na Przedmieściu, oznacza, że tutaj miała być zabudowa mieszkalna do 4 kondygnacji. Natomiast ten ciemniejszy brąz, tutaj właśnie dla mieszkańców Dolnego Miasta, istotna rzecz, to budynki dużo wyższe, powyżej 4 kondygnacji i one miały powstać na zakolu Nowej Motławy. Ten taki jasny róż to są tereny przemysłowo-składowe i tu jak widać część Dolnego Miasta właśnie była przeznaczona na te cele, natomiast zieleń to oczywiście tereny rekreacyjne zielone. Jeszcze tutaj wzdłuż właśnie WZ-ki, jak się Państwo przyjrzą, na Przedmieściu jest taki pas średnio różowy, bym powiedział, i ten kolor oznacza tereny, budynki usługowe potrzebne do obsługi mieszkańców całej aglomeracji i tutaj jak widzimy centrum miasta jest właśnie w tym kolorze różowym okolorowane. I taki był pomysł w latach 50., żeby właśnie wzdłuż tych głównych ulic powstała taka zabudowa na potrzeby ogólnomiejskie. I z tego pomysłu jedyne co powstało to doskonale Państwu znany budynek Prozametu, ukończony w 1954 przez pół roku. W tym budynku projektowano m.in. tereny stoczniowe w takich państwach jak Kuba, Indonezja. Powstały właśnie stocznie w naszym gdańskim budynku. Z tych pomysłów, żeby budować ten pas taki usługowy, taką pełną pierzeję, zrezygnowano pod koniec lat 50. na rzecz budowy osiedla mieszkaniowego. W 1956 roku ogłoszono konkurs na zabudowę zniszczonych terenów przedmieścia. Jeżeli główne miasto odbudowano w miarę dokładnie, oddając właśnie ten duch przedwojennego miasta adriatyckiego, to przedmieście postanowiono już odbudować jako w pełni nowoczesną dzielnicę mieszkaniową. I tutaj do konkursu w 1956 zgłosiły się 4 pracownie. Pierwsza pracownia była prowadzona przez Zbigniewa Żyłackiego, druga przez Władysława Czernego, trzecia przez Jerzego Piasecznego, a czwarta przez Romana Chodyńskiego. Konkurs ogłoszono w 1956 i komisja była powołana przy Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej Architektonicznej. Zaopiniowała do dalszego opracowania projekt czwartej pracowni, czyli pracowni Romana Krudyńskiego. I ci pracownicy, współpracownicy profesora Krudyńskiego wykonali tutaj dokładną makietę i dalsze projekty zabudowy przedmieścia. Z tych takich najważniejszych rzeczy, analizując właśnie makietę, no widzimy zupełnie inne podejście do linii zabudowy. Tutaj architekci, to dodam, że wszyscy profesorowie prowadzący pracownie, które wzięły udział w konkursie, przyjęli założenia karty ateńskiej z 1933 roku, czyli zabudowa miała być luźna, mieszkania przez to miały być nasłonecznione, a pomiędzy zaproponowano właśnie zieleń. I tu mamy widok właśnie od Podwala Przedmiejskiego, od Wuzetki. I właśnie pracownicy, współpracownicy Romana Chodyńskiego tu zaproponowali budynki od Wuzetki punktowe, przejścia kontynuacyjne. Wewnątrz osiedla miało być niższe nieco, a od toruńskiej jeszcze wyższe punktowce. Sam konkurs nie objął terenów południowych, tam zabudowa jeszcze została przedwojenna, natomiast tutaj te tereny były w zasadzie puste i część pozostałych budynków jeszcze miała zostać wyburzona i na to miejsce właśnie miała być wprowadzona nowa zabudowa. Tutaj jeszcze mamy rysunki właśnie z perspektywą na główne miasto. Krudyński i jego współpracownicy tutaj jako taki ważny punkt postanowili, żeby mieszkańcy także w głębi przedmieścia i przechodzące tędy osoby miały widok maksymalnie otwarty na główne miasto. I z tego powodu właśnie zrezygnowano z zabudowy pierzei od WZ-ki. Oprócz oczywiście budynków mieszkalnych zaprojektowano pomiędzy dwoma zabytkowymi kościołami. Te kościoły oczywiście odbudowano, w sensie miały być zachowane. I pomiędzy jakby wytyczono takie serce dzielnicy. I tutaj w tym sercu dzielnicy miało powstać pawilony handlowe, kino z tarasem z widokiem na główne miasto i zaplecze no, potrzebne do funkcjonowania właśnie dzielnicy. Z tych projektów zrealizowano w sumie tylko zabudowę mieszkalną i dokładnie jeden pawilon handlowy. z tego powodu, że po prostu nie było pieniędzy na... To było dosyć kosztowne budowę kina właśnie wewnątrz dzielnicy i pozwolono tylko właśnie, znaczy finanse pozwoliły tylko na zrealizowanie zabudowy mieszkaniowej. Tutaj mamy widok właśnie od Motławy, punktowce przy Żabiu Kruku. Widok był na tyle ciekawy, że nawet w książkach właśnie był publikowany. I tutaj właśnie widok, ten prześwit na główne miasto. Dzielnica określana jeszcze wtedy w latach 50., 60. jako po prostu Gdańsk Południe. Projekt doczekał się trzeciej nagrody przyznawanej przez Ministerstwo Budownictwa. To wyróżnienie dokładnie w 60. roku przyznano. Jeżeli chodzi o same mieszkania, projektowano w tych blokach mieszkania małe, czyli jednopokojowe z aneksem kuchennym i ubikacją, dwupokojowe oraz trzypokojowe. I charakterystyczną właśnie tutaj elementem tych mieszkań są takie dwuaneksowe pokoje. Państwo jak byli z wizytą i mieszkają, to doskonale znają ten układ, bardzo wygodny. Normalnie jak u siebie. Tak. To ciekawa myśl właśnie, bo to pozwalało na przegrodzenie właśnie dwóch części tego dużego pokoju i na aranżację. Tutaj bardzo ładne zdjęcia z czasopisma poświęconego architekturze. Tak, tak. I tutaj z jednej części jeszcze jest wyjście na balkon, na lodnie. Tak, nie wszystko zostało zbudowane. To może jeszcze się cofnę do makiety, bo dosyć ogólnie powiedziałem o pewnych rzeczach. Może jeszcze tak. Może podejdę, będzie łatwiej. Muszę sobie wziąć wypiąć mikrofon. Czy może, czy jak mówię, do mnie słychać? Czy... Tak. O, tak? Będę mówił głośno, dobrze. Nie wszystko zostało zbudowane. Część budynków mieszkalnych udało się zrealizować, ale ten najwyższy, proszę zobaczyć tutaj, on miał mieć 15 pięter, on miał stanąć przy moście toruńskim i miał być taką dominantą architektoniczną. On miał być taki trzysegmentowy i faktycznie miał być widoczny z różnych części, no nie tylko dzielnicy, ale miasta. Tego nie zbudowano oczywiście. Powyżej, tam tak pokazuje długopis, na samej górze jest targ maślany. Wokół targu maślanego, jak wiemy, zachowały się dwa budynki historyczne, czyli gimnazjum akademickie i budynek dyrekcji poczty. W nich umieszczono zespół szkół spożywczych, ale przy tym placu jeszcze planowano wzniesienie takiego punktu plastycznego, widocznego właśnie z buzetki. Ten punkt plastyczny to miał być jakiś obelisk mniej więcej, tak to wygląda właśnie na makiecie. Dokładny projekt nigdy nie powstał do tego. Wzdłuż samego kanału zaprojektowano tereny zielone, tam miały być bulwary, a także takie niskie, tu za tym wieżowcem wysokim widać, takie niższe segmenty mieszkalne, dwupiętrowe, one także nigdy nie powstały. Tam jeszcze w tamtych czasach, znaczy do niedawna były zabudowania fabryczne, tam była fabryka lakierów, później tam farby produkowano bodajże. Te zabudowania bardzo długo tam zostały. Jeszcze tutaj przy moście toruńskim, dosyć do niedawna, stał budynek Bacutilu, czyli fabryki mieszalni pasz, to był główny biurowiec, siedziba. Tam także projektowano właśnie zabudowę. Także tego budynku nie rozebrano i jak wiemy dopiero kilka lat temu hotel Almond tam powstał. Czyli ta część właśnie od Motławy w zasadzie nie powstała. Ten bulwar miał się ciągnąć do baszty pod Zrębem, gdzie miał być taki punkt sportów wodnych urządzony. Z takich właśnie jeszcze ważnych rzeczy, to jeżeli chodzi o budynki koszar w południowej części przedmieścia. W narożnikach zostały zabudowania oryginalne, czyli te wieże, koszar, natomiast architekci wprowadzili pomiędzy, to jest istotne, pomiędzy tymi zachowanymi skrzydłami, także budynki mieszkalne, jak Państwo widzą. To wszystko miały być bloki mieszkalne średniej wysokości i pomiędzy oczywiście była zaprojektowana zieleń. Jeszcze dalej zabudowa mieszkalna miała znajdować się przy ulicy Rzeźnickiej, tutaj taka dwusegmentowa, z tym, że architekci też byli uczuleni, żeby zostawić miejsce ewentualnie do tego, żeby się rozbudowały urzędy, które były od ulicy Okopowej, tak? Bo ulica Okopowa, ten budynek Frontu Pracy przedwojenny także nie był zniszczony i tam się znajdowała się siedziba Urzędu Wojewódzkiego. Z tych rzeczy właśnie jeszcze nie zbudowanych, to tutaj właśnie mamy to serce dzielnicy, właśnie z kinem i dużym pawilonem handlowym. Obecnie w tym miejscu znajduje się parking i ta działka należy do Muzeum Narodowego i muzeum tam zamierza wybudować swoją nową siedzibę. W sensie no, nie mieści się w samym dachu dawnego klasztoru Franciszkanów i właśnie w tym miejscu chce się rozbudować dalej. Tam jeszcze Państwu pokażę, w latach 70. był zupełnie inny pomysł. Tu jeszcze powyżej, dobrze, to już pokażę na zdjęciach. Czyli tak, widzimy ile zbudowano, a ile się nie udało zbudować. I właśnie tutaj zdjęcie zbudowy nowej Lastadii. To była jedna z pierwszych takich realizacji w śródmieściu Gdańska. Po zabudowaniach dawnej fabryki farb powstało osiedle mieszkaniowe. I tutaj mamy właśnie to, co nie pozwoliło na dalszą budowę, właśnie zabudowy mieszkalnej przy ulicy Rzeźnickiej. W 1964 roku powstał projekt sali okrągłej przy Urzędzie Wojewódzkim. Oczywiście ten budynek teraz tak wygląda. On miał dosyć ciekawą konstrukcję, bo dach zawieszono na linach, podwieszono właśnie na linach. To była taka pierwsza konstrukcja właśnie w sumie w Gdańsku. I tutaj właśnie mamy ten problem, o którym mówili wtedy dosyć często, wspominali architekci, w tym właśnie Władysław Czerny, że potrzeby przemysłowe wyprzedzały potrzeby mieszkalne i tutaj właśnie jest przykład na Przedmieściu. Planowana zabudowa mieszkalna pomiędzy zachowanymi skrzydłami kosza nie doszła do skutku, ponieważ tutaj umieszczono fabrykę radiową, późniejszy Unimor. Takie było wyjaśnienie, że budowa nowego obiektu fabrycznego pochłonęłaby zbyt dużo pieniędzy. Łatwiej było umieścić właśnie w dobudowanych pomieszczeniach przy dawnych koszarach tą fabrykę, pomimo zastrzeżeń tu podniesionych, że ta fabryka na długo nie wystarczy w sensie zaplecze. Przy tym jak będzie stała produkcja, te obiekty no, nie wytrzymają jej. Niemniej ze względów właśnie oszczędnościowych dobudowano tutaj te skrzydła i fabryka przez wiele lat tutaj funkcjonowała. Tak w ramach jeszcze tutaj zbiegu okoliczności projekty tej fabryki powstały w budynku Prozametu przy Podwalu Przedmiejskim, czyli po sąsiedzku. Z tej zabudowy mówiłem właśnie, że zabudowa była Przedmieścia bardzo zniszczona. Po wojnie zachowało się, po walkach zachowało się kilka obiektów i one docelowo wszystkie miały zostać rozebrane na potrzeby właśnie budowy, nowej zabudowy. Jednakże kilka obiektów no, z biegiem okoliczności przez pewne szczęście przetrwała. Nie wiem, czy Państwo poznają, to jest taki budyneczek na tyłach właśnie gimnazjum przy kościele Świętego Piotra i Pawła. Tam jest boisko i jest taki malutki budyneczek. Czy Państwo kojarzą taką oficynkę? Aha. O, tak, wiem o tym. I tam właśnie po prostu po wojnie zaraz zamieszkali lokatorzy. No i nie daje się skwintować, w sensie spółdzielnia mieszkaniowa budująca, która zarządza przestrzenią, chciała budynek rozebrać. Miała już nakaz rozbiórki w latach 80. wydany, czy nawet wcześniej, ale tutaj mieszkańcy się nie zgodzili, oni na swój koszt remontowali obiekt. I tutaj władze konserwatorskie właśnie w latach 80. pomogły, powiedziały, że to jest taka nieliczna z pamiątek po tej dawnej zabudowie. I budynek, pomimo że tam zaciemnia okna w jednym z bloków, tutaj też spółdzielnia zapewniała urzędników, że jeszcze piece opalane węglem właśnie dym zalatuje na boisko, gdzie bawią się dzieci, ale jednak władze się nie zgodziły na rozebranie tego obiektu i stoi do dzisiaj. To jeszcze taka mała ciekawostka. W 1986, proszę zobaczyć, tutaj osoba mieszkająca w tym obiekcie planowała jego rozbudowę. Chciała tam umieścić galerię sztuki, no i powiększyć swoje mieszkanie. Jak widzimy, ten projekt nie doszedł do skutku. No i tutaj wracając właśnie do już naszych bloków, do miejsca zamieszkania 4000 osób, bo na tyle planowano to osiedle. Tutaj widzimy jeszcze pomiędzy tymi dwoma blokami też taką oficynkę mieszkalną. Ona została rozebrana, jak wiemy. A tutaj na pierwszym planie ciąg pawilonów zaprojektowany na potrzeby mieszkańców. I właśnie to jest jedyny ciąg, jaki zbudowano dla dzielnicy. W 1964 roku ukończono jak już bloki wszystkie stałe. Otwarcie odbyło się z dużą pompą. Od pierwszych dni ustawiały się kolejki do poszczególnych sklepów oczywiście. Tutaj zaprojektowano szereg różnego typu sklepów i one musiały tutaj zaopatrzyć właśnie najbliższą okolicę. I robią to do dzisiaj, bo w sumie sieć sklepów na Przedmieściu nie została uzupełniona i do dzisiaj właśnie pawilon jest jakby takim centrum dzielnicy. Pomimo, że tam jeszcze obok miało być kino i duży pawilon handlowy. Tutaj Państwu pokazuję tą bramę przy kościele św. Piotra i Pawła nie przez przypadek. Jak mówiłem, kościoły jeszcze tuż po wojnie były oczywiście zniszczone, zrujnowane, ale oczywiście w planach była ich odbudowa w trochę późniejszym czasie, w 1958 w sumie te plany zaczęły powstawać. Niemniej właśnie już tutaj architekci projektujący przestrzeń dzielnicy pomyśleli, żeby jeszcze jeden pawilon handlowy w formie supersamu zaprojektować i wykorzystując, uwaga, tą bramę jako wejście, tutaj jest projekt tego, on też nigdy nie powstał. I proszę zauważyć, że ta brama miała służyć jako wejście właśnie do sklepu. To miał być sklep samoobsługowy. Projekt pochodzi z 1961 roku. To miał być taki lekki, szklany pawilon właśnie z cokołem ceglanym, który miał nawiązywać do cegły z bramy na zaułek, no ale tutaj też ten projekt nie został zrealizowany. I to jeszcze jest widok właśnie z boku na ten pawilon. I tu jeszcze wracając jakby do wnętrza dzielnicy, mówiłem właśnie, że te projekty tam były zbyt kosztowne i w latach 50. i w latach 60. to nie było pieniędzy, żeby, nie było chętnego inwestora, żeby tam wpompować masę pieniędzy. To w latach 70. powstał pomysł, dokładnie w 74, aby tutaj w centrum Przedmieścia wybudować basen. I to jest projekt basenu. To miał być cały kompleks. Tam miał być jeden basen taki większy, jeden basen do skoków z wysokości i basen dla dzieci. Ten budynek miał objąć tą całą działkę, gdzie obecnie znajduje się parking. Projektanci tutaj dosyć opisowo przedstawili swój projekt. Jeszcze mam, jeszcze jest jeden widok. Oni, tutaj projektujący, to było Biuro Warszawskie, krytykowało tą zabudowę z lat 60. jako zbyt prostą i zaproponowało taką właśnie dosyć bogatą bryłę, która miała niby lepiej łączyć dwa gotyckie kościoły. Powstał projekt. W 1975 jednak z uwagi na dosyć wąską jednak działkę z budowy tego obiektu zrezygnowano. Mimo, że właśnie tutaj były pomysły właśnie jako taki argument za podawano, że właśnie w centrum miasta brakuje tego typu obiektów. One powstają na obrzeżach, w otoczeniu zieleni, ale tutaj warto by przełamać i zbudować właśnie w samym śródmieściu taki obiekt sportowy. No budynek, jak wiemy, nie powstał. Oprócz oczywiście sklepów ważne dla nowych mieszkańców były szkoły i przedszkola, i przy Żabim Kruku powstała nowoczesna szkoła podstawowa. Szkoła, która funkcjonowała na Przedmieściu wcześniej, numer 7, funkcjonowała jeszcze w budynku starej szkoły, no i tam nie zmieściłyby się wszystkie dzieci z nowego osiedla, więc szybko zapadła decyzja, że ta szkoła musi powstać i jako miejsce właśnie wybrano tutaj róg ulicy Toruńskiej i Żabiego Kruku. W tle oczywiście widzimy kościół Piotra i Pawła, zniszczony przez działania wojenne. Tutaj pokazuję Państwu, ja tego budynku nie kojarzę, jak on wyglądał, a to jest przedszkole, które było za szkołą podstawową na Żabim Kruku i to są projekty tego przedszkola. Niestety nie znalazłem żadnego zdjęcia, więc nie wiem, jak ten budynek wyglądał w realizacji, nie wiem, czy Państwo go pamiętają. Ten budynek, mogę powiedzieć, że w prasie codziennej, w Dzienniku Bałtyckim, był opisywany z niezwykłym entuzjazmem. To przedszkole miało być zupełnie inne niż pozostałe przedszkola w Gdańsku. Jak kojarzymy budynki przedszkoli gdańskich, przypominają często takie budynki dworskie ze spadzisttymi dachami, a tutaj projektant zaproponował budynek z elewacjami, z dużymi przeszkleniami. W środku były trzy dziedzińce, trzy patia i jakby każda z grup przedszkolnych miała do dyspozycji właśnie swoje podwórko z piaskownicą, z innymi rzeczami do zabaw i dookoła oczywiście posadzono, miała być nasadzona bardzo ładna zieleń. Same elewacje oprócz tych dużych przeszkleń właśnie miały być dekorowane, tutaj trochę widać na tej górnej, w tej górnej elewacji, dekorowane takimi wesołymi, bajkowymi scenami. Budynek powstał, tylko nie wiem ostatecznie, jak wyglądał. Na pewno był przeszklony, bo tak był określany w prasie jako właśnie przeszklony, wesoły domek na Przedmieściu, gdzie właśnie przeznaczony był dla dzieci. Budynek, mimo że był niski, wymagał jednak odpowiednich fundamentów. Tych fundamentów niestety nie wykonano odpowiednich i szybko zaczął niszczeć. Zaczęły ściany pękać i już w latach 90. stwierdzono, że się nie nadaje do remontu nawet. W sensie można było wyremontować, ale bardziej opłacało się zbudowanie nowego obiektu. Także budynek częściowo rozebrano, te przeszkolenia zniknęły. I obecnie on jest takim, czy nieciekawym, jest po prostu niskim, zabudowanym ślepymi ścianami pawilonem. On znajduje się dokładnie na tyłach kościoła Świętego Piotra i Pawła. Jeżeli Państwo mieli jakieś zdjęcia lub znali osoby, które mają zdjęcie tego przedszkola, jak wyglądało i zanim jeszcze ten budynek został przebudowany, to bardzo chętnie bym zobaczył, jak to było wcześniej. Zabudowa Przedmieścia, jak mówiłem, uległa dużym zniszczeniom. Tu widzimy ulicę Żabi Kruk. Jednakże w pewnych miejscach kilka kamienic się ostało. I tu mamy takie najcenniejsze, bo jeszcze z XVIII wieku, kamienice. Jak Państwo widzą, to już jest z 2-3 lata po wojnie. One nieremontowane, po prostu padły w ruinę i nie uratowano ich, mimo że to były dosyć cenne obiekty. One zostały po prostu po wojnie rozebrane i na ich miejsce powstało osiedle, o którym właśnie Państwu opowiadam. Tu jeszcze jest widok ulicy Toruńskiej właśnie ze szkołą i z punktowcami. Oprócz zabudowy mieszkalnej jeszcze kilka słów chciałem powiedzieć o ulicy Świętej Trójcy. Tutaj mamy bowiem coś zupełnie innego. Tutaj odbudowano zabudowę historyczną, przywołującą to właśnie formy przedwojenne, a to jakby z dwóch powodów. Teraz będę mówił może... Tak, na pierwszym planie mamy jakby te trzy szczyty z tym krzyżem pomiędzy To jest jeszcze budynek przedwojenny. To jest budynek z 1929 roku i on należał do gminy Kościoła Świętej Trójcy, który znajduje się naprzeciwko. Wcześniej na tym miejscu dom parafialny po prostu był zniszczony. Wiemy, że no, grzyb na ścianach, wszystko gniło i gmina ten stary budynek dużo niższy rozebrała i na to miejsce zbudowano taki łączący formy właśnie nowoczesne, modernistyczne, z tymi formami jeszcze takimi no, szczytami kamieni po prostu trójkątnymi. Ten budynek właśnie przetrwał wojnę i był, był w użytkowaniu zakonu Franciszkanów, którzy objęli Kościół Świętej Trójcy po wojnie. I obok tego budynku, tutaj w głębi, gdzie mamy te cztery kamieniczki, przez wiele lat zachowały się takie szczątki kamienic jeszcze barokowych. To były takie nieduże fragmenty, niestety tutaj nie mam, zdjęcia. To był no, fragment fasady po prostu, tutaj tej kamienicy i trochę właśnie tutaj wystających elementów z tych dalszych kamienic. Akurat ta działka, ona była przeznaczona na potrzeby szkoły. Studium nauczycielskie umieszczono w budynkach szkoły Wiktorii. Ten budynek przetrwał także wojnę i na potrzeby właśnie szkoły ta działka miała być, tu miała być rozbudowa szkoły po prostu przeprowadzona. Po pewnym czasie szkoła nie potrzebowała tego miejsca. Tam rozbudowano skrzydło, budowano salę gimnastyczną, akademik, to w 1967 roku zbudowano wysoki akademik. Natomiast tutaj te ruiny tych kamienic przekazano służbom konserwatorskim z myślą o budowie siedziby właśnie dla nich i ostatecznie udało się, to był wtedy krajowy, nazwa wyleciała mi z głowy, to nie byli konserwatorzy, to za chwilę sobie przypomnę, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w ten sposób. I oni tutaj, właśnie ta instytucja otrzymała tą działkę i udało jej się odbudować te kamienice. To się dokonało ostatecznie w 1990 roku, więc to jest stosunkowo młody kompleks i obecnie po zmianach nazwy to jest siedziba Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oddział Gdańsk, gdzie mieści się archiwum. Jak Państwo wiedzą, tam są bardzo ciekawe zbiory dotyczące Gdańska, tutaj już powoli odbudowywanego. Także ta ulica przez tą odbudowę tych kamienic ma zupełnie inny charakter niż właśnie te pozostałe ulice przedmieścia z zabudową modernistyczną. Przepraszam, jaka to jest ulica? To jest ulica Świętej Trójcy. Tutaj na wprost, jakbyśmy poszli, to jest taka kamienica z 1903 roku, tak zwana kamienica pod psem, dokładnie też zachowana i to jest właśnie wylot na ulicę Okupową. Zupełnie przeciwko kościoła. Tak, tak. Dokładnie. To już... Wydaje mi się, że przeleciałam wszystkie zdjęcia. To jeszcze na koniec właśnie powrócimy do planu przedmieścia. Te czarne obiekty, zaznaczone na czarno, to oczywiście kościoły. Po prawej kościół Piotra i Pawła, ten mniejszy, no i obiekt właśnie kościoła Świętej Trójcy pofranciszkański. I tutaj plan pokazywał, że te obiekty no, muszą być zachowane, odbudowane, a nowa zabudowa, jak to też opisywano, miała właśnie kontrastować z tymi gotyckimi bryłami świątyń. I tutaj na planie też mamy zaznaczoną wysokość obiektów. W pierwotnej koncepcji z 1957 roku zespół Romana Chodyńskiego zakładał, że te budynki będą niższe, ale te potrzeby mieszkaniowe, jak wiemy, były bardzo duże w Gdańsku, więc zdecydowano się podwyższyć te punktowce właśnie od Podwala Przemyskiego. Tu już mamy na tym planie zaznaczone, że mają być 7-piętrowe. Też podwyższono o 1 piętro te bloki w centrum dzielnicy i punktowce przy ulicy Toruńskiej z 8 kondygnacji do 10 podwyższono. Tutaj mamy zaznaczone właśnie tą linią ciągłą te obiekty, które powstały, a ta linia przerywana pokazuje te obiekty niezbudowane, czyli mamy właśnie ten wysoki wieżowiec przy moście toruńskim. On nigdy nie powstał i powyżej jego właśnie ta zabudowa niższa, trzykondygnacyjna, ona także nigdy nie powstała. Jak już mówiłem, projekt Krudyńskiego i jego współpracowników otrzymał 3. nagrodę Ministerstwa Budownictwa w Warszawie. Zazwyczaj właśnie te nagrody wygrywały projekty warszawskie. Tam wtedy budowano oczywiście najwięcej i faktycznie ci architekci pracowali tam znane nazwiska, więc nasz tutaj projekt lokalny można uznać także za duży sukces zauważony właśnie w Polsce i możemy być z tego dumni. I czy coś jeszcze? To jeszcze raz ten sam widok. I tu jeszcze jest taki rzut z 1957 roku. Tutaj widzimy, może jeszcze podejdę i pokażę dokładnie. Jest taki laser, czy jest? Okej. Okay. Dobra. I tak, tu jest buzetka i na południe właśnie widzimy nową zabudowę mieszkalną, czyli mamy tutaj bloki sprowadzoną jakby zielenią i rekreacją z pawilonami wydzielonymi handlowymi. I to były właśnie te założenia modernizmu z międzywojnia, mówiące, że każde mieszkanie musi być słoneczne, przestrzeń pomiędzy domami ma być przewiewna i w miastach no, nie może być tak, jak jest do tej pory, czyli ciemne podwórka, zbutwiałe oficyny, brak zieleni. I właśnie architekci po wojnie no, dostrzegli tą szansę, że mogą kształtować teraz miasta na nowo i poprawić tą sytuację higieniczno-sanitarną mieszkańców. Także to było takie no, mocne przekazania jakby dla architektów. I jak mówiłem o tym konkursie w 1956 roku, to te 4 pracownie architektoniczne, one wszystkie te właśnie założenia przyjęły za coś, co trzeba właśnie spełnić. I tu jeszcze mogę dodać, że taką najodważniejszą z tych propozycji była propozycja profesora Władysława Czernego. On zaproponował dosyć śmiały układ tych bloków, pomijając jakby układ tych ulic średniowieczny. On tutaj się z tym trochę nie liczył i to właśnie jury uznało za najodważniejszy z projektów. Projekt Piasecznego i Żyławskiego przypominał nieco to, co zaproponowano na głównym mieście, czyli tutaj zabudowę obrzeżną, a wewnątrz właśnie przedszkola i szkoły. I komisja właśnie uznała, że najlepsza jest 4. propozycja Romana Chodyńskiego, która łączyła jakby te najlepsze pomysły 3 pozostałych propozycji, czyli mamy zabudowę wzdłuż ulic tych średniowiecznych, a jednocześnie przestrzeń jest otwarta, bo zarzucono właśnie pomysłowi Żuławskiego i Piasecznego, że przez zamknięcie tymi blokami zabudowy tych obiektów typu przedszkola właśnie zabiera się też tą przestrzeń dla wszystkich osób. Także ta 4. koncepcja łączyła te optymalne właśnie założenia modernizmu z tym jakby uszanowaniem tej przestrzeni i wyeksponowaniem właśnie zabytkowych, cennych obiektów, czyli kościoła Świętej Trójcy i kościoła Świętego Piotra i Pawła. I na tym planie właśnie doskonale widać, że tutaj ta zabudowa głównego miasta, tak, czyli te drobne tutaj szczyty kamienic z wysokimi wieżami, zupełnie była inna niż ta zabudowa luźna, modernistyczna o różnej zabudowie. Po to jeszcze, jak mówiłem, żeby te widoki na główne miasto były tutaj szerokie nawet z głębi dzielnicy, te bloki przy WZ-ce stoją w ten sposób, a przed samym głównym miastem zaplanowano taki szeroki pas zieleni, tak zwaną esplanadę, po to właśnie, żeby wyeksponować ten trud odbudowy tego miasta. No jak wiemy tutaj, to też jedno z takich ważnych założeń z planu Zachwatowicza zostało złamane przez budowę tutaj Teatru Szekspirowskiego, plus wiadukt właśnie prowadzący z Okopowej na Przedmieście też zaburzył ten układ właśnie otwartej przestrzeni pomiędzy Przedmieściem a głównym miastem. Z tych najważniejszych rzeczy to chyba Państwu powiedziałem wszystko. Trochę chyba mam wrażenie, że to zbyt chaotycznie mówiłem, ale no niestety nie miałem czasu, żeby tak się dobrze przygotować. Ale no chętnie odpowiem na pytania, jeżeli jakieś się pojawią i coś mogę jeszcze wyjaśnić dokładniej, bo może nie wszystko dobrze artykułowałem i nie wszystko dobrze podkreśliłem. Ja chciałam tylko wyjaśnić, bo Pani mówił o wysokim budynku przy moście Toruńskim. Nie chodzi o most Popielny przypadkiem, bo most Toruński jest trochę dalej. Tu. To jest most Popielny. A następny jest Toruński. Ten most Toruński jest granicą danego miasta tuż przy dawnej gazowni. Tak. Czyli tu idzie Toruńska. Ulica Toruńska. I tam, gdzie stał Bacutil, tak, to przy tym jest most Popielny. Tam, gdzie był Bacutil, jest... Most Popielny, a most Toruński jest dalej. Dalej, za planem już. O Jezus Maria. Dlatego chciałam uściślić, bo nie bardzo sobie wyobrażałam, w którym miejscu miałam stanąć ten, bo tam była, tak, tam był herbaport. Ja za szybko, tak. No to sobie wyjaśniliśmy, ale mam drugie pytanie. Dziękuję, bo to zupełnie mi się pokręciło. Mam drugie pytanie odnośnie kto opiniował te projekty, które były właśnie przedstawione w 1957 roku? Czy jest Panu wiadomo, kto był w tej komisji opiniującej? Niestety. Ja pokazałem już Państwu właśnie tą makietę finalną z 1957. O samym konkursie mam niewiele informacji właśnie i głównie prasowych niestety. Nie znalazłem tych projektów, właśnie tych pozostałych nawet nie znalazłem. Wiemy, że były tam problemy, były dyskusje dosyć mocne i nawet właśnie Władysław Czerny zarzucił oszustwo czwartemu zespołowi przez to, że właśnie ta czwarta propozycja została w ogóle oddana po terminie składania tych prac, a Krudyński, pracując na Politechnice, mógł mieć wgląd w pracę Czernego i Piasecznego, którzy też pracowali. I Czerny właśnie tutaj zarzucił po prostu oszustwo, ale komisja przyjęła tą czwartą pracę i zleciła dalszego pracowania. Komisja była powołana właśnie przy Wojewódzkiej Radzie Urbanistycznej. W ogóle te organy, one często zmieniały nazwę i się szybko przekształcały ogólnie. Także nie byłem w stanie, nie uchwyciłem tego, kto był dokładnie w tej komisji. Jeszcze w ogóle dodam, że ten Żuławski, ten z pierwszej grupy projektowej, pracował też dla Urzędu Wojewódzkiego. I to też, gdyby on wygrał, też to by wyglądało niezbyt, tak? Bo on pracował przecież bezpośrednio, jakby był w Urzędzie Wojewódzkim, ale jednak na jego praca nie przeszła, tylko właśnie Chodyński, który pracował w Miasto Projekcie z kolei. I też Czerny jakby zarzucał, że sam Miasto Projekt, gdzie przygotowywano szereg projektów dla Gdańska całego, że też tam ta polityka kadrowa jest niesprawiedliwa i te osoby bardziej zdolne nie mają szansy jakby się pokazać. I tam też jakby tych niesnasek było sporo, ale co tam dokładnie, o co dokładnie chodziło, nie wiemy, bo to jest prasne, bo takie przecieki mamy. Nie wiadomo, co chodzi. Jeszcze mam takie właściwie to taka, nie wiem, takie przemyślenie. Patrząc na te plany, zastanowiła mnie jedna rzecz, że ta budowa była zaprojektowana wbrew temu, co działo się na głównym mieście, czyli ta zabudowa była bardzo ciasna i właśnie te ciemne podwórka i tak naprawdę każdy kawałeczek był odpowiednio zagospodarowane. Tutaj ta przestrzeń była bardzo luźna i co było zaszokujące dla mnie, że jest bardzo dużo zieleni. Ja wiem, że to nie jest do Pana pytanie, ale to taka moja... Dlaczego my teraz wycinamy te drzewa i zastępujemy je budynkami? to też mogę, też jest taka moja refleksja właśnie przyglądając te projekty z lat 60. i z 50. Też mi się wydaje, że cofamy się, w sensie chodzi o zieleń, ponieważ w budżetach rad dzielnic, ja to właśnie też przeglądam ostatnio dosyć namiętnie, stałą pozycją, taką niezbywalną, było utrzymanie zieleni, nasadzenia, przycinania i pilnowanie zieleni. I to było, jakby to stale się pojawiało. Te pieniądze może nie było olbrzymie, ale zawsze były i zawsze to był punkt w budżecie taki stały. I taka zapaść nastąpiła, nie wiem, no czy tak, nie wiem, czy to lata 70. czy 80., gdy były te cięcia budżetowe duże, to część drzew właśnie półsychała w ogóle i tych nasadzeń nowych nie było. I tak, no, a obecnie właśnie... Ale dlaczego teraz odchodzimy od tego, że place, które są zakrzywione wysokimi drzewami, nawet 60- czy 70-letnimi, gdzie lipy się mają bardzo dobrze i tak dalej, są wycinane i w to miejsce plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na przykład budynki usługowe, mieszkalne i tak naprawdę no, jest... Podobno mamy wrócić do poprzedniej zabudowy, bo taki jest plan. Natomiast ja nie bardzo rozumiem, dlaczego właśnie odchodzimy od tych zielonych placów. Tak jak naprawdę to, no, niby Gdańsk jest bardzo zielony, ale dlaczego właśnie miasto idzie w tym kierunku, że tak naprawdę zaczyna się rozwijać do środka, a nie rozwija się, nie tworzy na zewnątrz. Może Pan coś wie? Znaczy, byłem gdzieś na spotkaniu, była Pani bodajże z Biura Rozwoju Gdańska. Tam są plany opracowywane rozwoju całego miasta oczywiście. I chodzi o to, że no, uznano, że jeszcze jakby tutaj te dzielnice centralne, tu mam na myśli ten pas od Śródmieścia przez Wrzeszcz do Oliwy, jeszcze jest do zagęszczenia, jeszcze jest miejsce, więc tam się zagęszcza właśnie, czy na samym Przymorzu, tak, gdzie też właśnie tam były duże przestrzenie. To było tak projektowane, żeby tam właśnie była przestrzeń pomiędzy budynkami, no jest zagęszczana po prostu, bo no jest uzbrojenie i jest to tańsze, więc miasto jakby też otóż Gdańska Południe, no właśnie do środka, bo te rezerwy właśnie uznało się, że są i trzeba je zabudować. I to w tych poszczególnych planach, no do poszczególnych dzielnic można zobaczyć, że to będzie zabudowywane dalej. Tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że dzielnicę projektowano na 4000 mieszkańców i to dawało zagęszczenie na hektar bodajże 150 osób, a normatywa wtedy, bo wtedy też były normatywy oczywiście przyjęte, uznawano, że się opłaca budować osiedla przy zagęszczeniu powyżej 350 osób na hektar. Czyli tutaj widzimy, że dużo mniej niż się opłacało, ale to też było spowodowane tym, że miały być zachowane właśnie rezerwy na rozbudowę administracji i na budowę właśnie tych usługowych punktów typu właśnie kino i kawiarnie i pawilony handlowe. Czyli też tutaj to zagęszczenie jest no, poniżej tych normatów przewidzianych w tamtym czasie. I jeszcze jedna rzecz może tutaj też dotyczy Dolnego Miasta. Chodzi o budynki właśnie punktowe nad wodami, bo w Gdańsku takie osiedla no, powstały właśnie oczywiście wzdłuż Nowej Motławy, wzdłuż Kamiennej Grobni, wzdłuż Motławy, tutaj od Żabiego Kruku i przy Rybakach Dolnych na Osieku. To chodziło o to, że woda gruntowa w tych miejscach była wysoko i trzeba było wykonać palowanie. Palowanie było na tyle kosztowne, że opłacało się tylko budować właśnie te wysokie obiekty i w 1958 powstało pierwsze tego typu osiedle w Gdańsku właśnie na Osieku, na Rybakach Dolnych, przy ulicy Rybaki Dolne i później ten pomysł powielono w formie właśnie punktowców rozstawionych także na Przedmieściu i także właśnie na Dolnym Mieście. To też było modne, jeżeli tutaj jeszcze mogę dodać, jeżeli chodzi o planowanie, bo urbanistyka wtedy wymagała tak zwanych akcentów wysokościowych, czyli właśnie planowano tą zabudowę od niskiej przez średnią do wysokiej i te wysokie właśnie obiekty miały tutaj te zakola wody właśnie taką ramę stanowić i akcent wysokościowy. to jeszcze mam jedno pytanie, bo już tak mi się teraz napędzają te pytania. Chodzi mi o, czy jest, naprawdę nie jestem doinformowana, chodzi mi o dalsze plany, może są Panu znane, jak ma wyglądać, na czym stanęła planowanie zabudowy na terenie Dworca Południowego. Tam, gdzie teraz mamy takie piękne jeziora i zaczyna się robić ekosystem. Tak, niedługo ekolodzy będą chronili nowy gatunek żab albo nowy gatunek ptaków. Nadalskiej, na Wyspie Spichrzu, przecież na Stągiewnej, tam już drzewa, taka prawdziwa zieleń tam powstała. Tam są lisy, tam są kaczki, tam jest wszystko. No, znaczy, tyle co słyszałem, to osiedlu, no, czy mieszkaniówka ma powstać. Tak, ja wiem, ale... bo wiem, że było tam kilka projektów i tak naprawdę nie wiadomo, jaki projekt zwyciężył, jak to ma wyglądać, czy to rzeczywiście będzie wysoko przy ulicy Dolińskiej będzie schodziło kaskadowo do bastionów, czy w ogóle jak to ma wyglądać, może Pan wie? Nie, tego przyznam, że nie wiem. Jeżeli chodzi o nową zabudowę, to tylko wiem, że przy Prozamecie, czyli tam przy podwalu przedmiejskim, od WZ-ki ma powstać budynek biurowy i on ma być dostosowany wysokością też... Tak. To nie, ma jakby... nie będzie wysoki. Nie ma być wyższy, już widziałem projekty, ma być równy, także tam wykonano... Może pokażę dokładniej. O, tu mamy... Tak, bo tam była taka dziura wstydu. Tak, tutaj był budynek po dawnej szkole od Szulanek. W międzywojniu tutaj Szulanki założyły szkołę. I po wojnie przeznaczono także na warsztaty dla szkół drzewnych bodajże. Tak. I tutaj w latach 80. tam otunkowano ten budynek, on był ceglany. Tam do budówki jeszcze dodano i te warsztaty tam jeszcze długo były, chyba do 2003 bodajże roku. Wtedy przestało funkcjonować i w 2009 wyburzono ten obiekt. I właśnie w tym miejscu, tu, jak Państwo widzą, on miał być wyburzony wcześniej i miał tu powstać blok mieszkalny, jeden z tych punktowców. To nie powstało, a tu właśnie w ramach tego ma powstać, tutaj ma być dobudowane jakby, no niemalże skrzydło jakby do tego właśnie, Rozametu. To ma tak właśnie zamykać ulicę. Tu właśnie jak mówię, w latach 50. w ogóle planowano taki cały ciąg zabudowy pierzejowej, usługowej dla całego miasta. W końcu tego nie zdecydowano i ci architekci właśnie w 1957 roku zaproponowali, żeby tutaj te bloki w ten sposób postawić. Tu właśnie też była dyskusja. Tu już w 1957 była taka dyskusja, jak stawiamy to, czy robimy pierzeje, czy odkrywamy właśnie widoki tutaj na główne miasto. I zwyciężył ten pomysł właśnie modernistyczny, żeby otworzyć tutaj tą przestrzeń i żeby właśnie każdy tutaj na zgłębi dzielnicy mógł się cieszyć tym widokiem. Stąd jakby ta zabudowa. I to obecnie jest tak no, często dyskutowane i krytykowane, że to nie tworzy jakby miasta. Ale to trzeba pamiętać o tych argumentach właśnie z lat jeszcze 30. XX wieku, kiedy te miasta były ciemne i nie było żadnych widoków, tylko się widziało właśnie ścianę z domu obok, gdzie jeszcze nie było nawet przebioru, więc tam było zbutwiałe, zgrzybiałe wszystko. Więc te osoby na powojnie robiły wszystko, żeby ta przestrzeń, powietrze, zieleń była maksymalnie na wyciągnięcie ręki dla każdego mieszkańca. Także to jest właśnie przełom modernizmu i on tutaj jest widoczny właśnie powoli, no bo te zniszczenia pozwoliły na tutaj ukształtowanie tej przestrzeni właśnie w ten sposób. Także no, to trzeba docenić i mimo tej właśnie dyskusji, no, te argumenty czasami są no, nietrafne moim zdaniem. No już tam jest taki asfalt wylany i tam jest ulica Kocórki. To jest faktycznie ta szerokość tej ulicy przedwojennej? Ona była bardzo wąska, bo to był taki rodzaj przesmyków, bo ta zabudowa tutaj na Przedmieściu przed wojną, ona była no, nieco, no to dzielnica była biedniejsza, tak, niż główne miasto. W tym wieku XIX cały Gdańsk zbiedniał, więc i główne miasto zaczęło być bardzo gęsto zabudowywane i tu Przedmieście także zaczęło być gęsto zabudowywane. I te takie przysmyki właśnie między głównymi ulicami, one były zabudowane często takimi domami galeriowymi dla no, osób no, biedniejszych po prostu. Tutaj chyba nie mam zdjęć, bo to niestety tylko pendrive, ale te przesmyki właśnie były w ten sposób zabudowane, one były bardzo wąskie i one tutaj właśnie po wojnie w ramach zachowania tej sieci ulicznej, średniowiecznej, zostały zachowane jak takie przejścia między właśnie blokami po prostu, ale one faktycznie były takie wąskie. I tutaj może Państwu jeszcze pokażę, bo jak mówiłem, ten mój artykuł powstał na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o tą wcześniejszą zabudowę, to się otworzy. I tutaj właśnie w tym tomie Stare Przedmieście znajdą Państwo aż 23 artykuły i one będą omawiały różne aspekty właśnie historii zabudowy przyszłości Przedmieścia. I myślę, że jesienią odbędzie się promocja i będą, no, że są Państwo oczywiście zaproszeni już w tym momencie i informacje będą na pewno umieszczane przez Muzeum Gdańska, także mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przy okazji promocji tej książki. I myślę, że tam wszystkie pytania, jakie są do Przedmieścia, to tutaj Państwo, no, może nie wszystkie, ale większość tutaj będzie zaspokojona. Może zdradzić kilka szczegółów? Tak, znaczy kto i o czym pisał, tak? Tak. Dobrze, tylko muszę tutaj zajrzeć jeszcze do notatki, bo właśnie przewidziałem, że tutaj będą pytania, więc poprosiłem kolegę, żeby wysłał mi spis, bo wiedziałem, że zawsze ktoś ciekawy się znajdzie. Trzeba będzie udzielić informacji. Na pewno będą wyniki badań archeologicznych ostatnich na Przedmieściu. Są artykuły dotyczące także poszczególnych obiektów. Na pewno będzie artykuł poświęcony gimnazjum akademickiemu przy Okopowej. I osobny artykuł będzie poświęcony malowidłu Niebo Polskie w auli akademika gimnazjum. Piotr i Paweł chyba też ma osobny artykuł. Tak. To pan... już się otworzyło. Te przemiany, jeżeli chodzi o przestrzeń właśnie, te ulice, szerokość ulic, to omówiła pani Zofia Maciakowska. Tutaj pani z Polskiej Akademii Nauk, badająca przestrzeń właśnie Gdańska. Ona wnikliwie analizuje wszystkie plany archiwalne i świetnie to przedstawia. Pan Grzegorz Bukal napisał tekst o fortyfikacjach Przedmieścia. Tutaj dwie panie archeolożki przebadały porcelanę azjatycką z wykopu przy Podwale Przedmieścia 26. Ale to w aspekcie konsumpcji herbaty będzie mówiono, brzmi ciekawie. Następna pani Karolina Szczepanowska omówiła z kolei szklane pucharki z wykopów przy Podwalu Przedmiejskim 26 i to w aspekcie konsumpcji wina. Czyli mamy takie dwa tematy spożywczo-konsumpcyjne. Pani Renata Wilow-Kozłowska omówiła pracę przy badaniu archeologicznym, przy badaniu klasztoru i kościoła Świętej Trójcy. Samych Franciszkanów w XV i XVI wieku przebadał pan Rafał Kubicki. Pan Sławomir Kościołak o gimnazjum akademickim napisał tekst. To dosyć szczegółowe widzę badania, bo badania poświęcone drukarzom z ulicy Rzeźnickiej też był prowadzony przez pana Paluchowskiego. Mam tak, Staniszewski o kościele Piotra i Pawła, oczywiście, tutaj napisał. Pan Franciszek Skiwiński to jest badacz z Torunia. On się zajmuje sztuką magnetystyczną i przebadał dla nas nową, tak zwaną małą zbrojownię, jako dzieło architektury i zabytek. Jan Daniluk obiektami wojskowymi oczywiście się zajął. Kasia Wojtczak, którą dzisiaj zastępuję, z kolei napisała tekst o budynku muzeum, o adaptacji budynku byłego klasztoru na muzeum. pani Derecka Katarzyna zajęła się stolarką okienną, drzwiową klatek schodowych z Placu Wałowego. Przebadała te obiekty. Artykuł jest także poświęcony zabudowie ulicy Popowej, tej z początku XX wieku. Państwo szymańscy przebadali. Pan Adamkowicz, zajmujący się Polonią w międzywojniu, omówi właśnie Polonię tutaj z Przedmieścia. Pani Dzienic zajmie się gimnazjum macierzy szkolnej, później gimnazjum pod kątem architektury omówi pani Jagoda Załęcka-Koczko. Będzie to wspomniane malarstwo z macierzy szkolnej. No i książkę zamyka mój artykuł o nowej zabudowie. To jeszcze pomiędzy jest kilka, ale to są już dosyć też szczegółowe badania. Także myślę, że książka będzie ciekawa i zachęca jeszcze do udziału w promocji. Czy jeszcze jakieś... Ja już powoli idę, ale ja teraz będę miał też pytania. Bym skorzystał z okazji i zadał. Jeżeli Państwo macie, to też jeszcze prosimy. Ja mam pierwsze pytanie dotyczące zabudowy placu tego maślanego. Czy coś tam więcej wiadomo na temat tego? I sobie pomyślałem, czy przypadkiem teraz rezydencja tego Wintera, która powstała, trochę nie nawiązuje do tego, co było tam planowane w latach 50., 60. To znaczy, tam mówię, tam był planowany taki wysoki, plastyczny element. Aha. On nie powstał. Nie faktycznie myślano tam o budynku, ale nie znalazłem projektów. Nie wiem, czy w ogóle powstały te projekty do tego miejsca. Może być, żadnego związku może tam nie być z tym nowym budynkiem. Nie. Ona po prostu, to jest kreacja taka deweloperska, czyli musi zajmować całą działkę, maksymalna wysokość i one tak raczej nie nawiązują do tych wcześniejszych rzeczy, tak jak zresztą tutaj ten obiekt na Lastali. Tak. On zupełnie jakby odstanie od tych projektów z lat 50. i 60. Czyli tutaj mamy jakby mnogość materiałów, ta linia dachów tutaj jest niekonsekwentna i ta linia też zabudowy jest właśnie nieregularna. Deweloper miał taką działkę, musiał ją zabudować, żeby tam właśnie jak najwięcej mieszkań umieścić, także tak to wygląda. A skoro jesteśmy tutaj przy Lastadii, to mam pytanie, które chciałem na końcu zadać. Tutaj to chyba podczas spaceru z Panem dowiedziałem się, tutaj miał powstać pomnik. Była taka wizja. Słyszeli Państwo o czymś takim? Tak. Coś więcej można? To jest tak, że tutaj jest kawałek zielonej przestrzeni, tutaj gdzie widzimy to pole, w sensie tutaj właśnie bliżej mostu. I tam jest taki projekt, to jest taki projekt społeczny właśnie, zebrano chyba... Zdaje się, że to Pan Mielnik. Tam jest na 500 podpisów zebrano właśnie po to, żeby tutaj pomnik się Napoleona umieścić tam pełną rzeźbę, ale to jest tylko pomysł jakby i Chyba nie będzie. Fundacje i zbiera pieniądze. Zbiera pieniądze, ale... Jest projekt, bo on tutaj mieszka na Lastadii. Wiem, że projekt widziałem, ale nawet to było konsultowane z moim dyrektorem właśnie, czy to Napoleon pasuje. I to tak jest, tutaj są głosy bardzo skrajne, że to jest dla nas ważna osoba i niektóre osoby, ja tam nie podpisuję się pod tym, porównują Napoleona do Hitlera na przykład, że tak zniszczył Gdańsk, tak? No i, to była kreska dla Gdańska, tak? Tak. Przecież gdańszczanie bardzo zgłorzeli, już nie mówię o tym, ile przecież musiało się... Zapłacić, tak. Tak, więc taka kontrybucja była. Oczywiście i wtedy wybuchł największy pożar z Spichrzów, do oczywiście ostatniego, gdzie spłonęła większość zabudowy, ale to też Rosjanie celowo ostrzelali, wyspę Spichrzów, żeby spalić zapasy żywności, żeby gdańszczanie szybciej się poddali. Także to jeszcze tyle, jeżeli chodzi o tego Napoleona. I moje już ostatnie, nawiązując do planów budowy basenu. Czy była potem jakaś jeszcze jedna koncepcja, bo gdzieś tam się kiedyś pobiła, że podobno na tym parkingu koniec lat wieku XX, początek XXI miał powstać basen? Wie Pan coś na ten temat? Ja tylko mam tą koncepcję z lat 70. O późniejszych pomysłach, bo ale jeżeli chodzi o początek XX wieku, to... Ta działka już chyba jest właśnie muzealna i muzeum tam planuje, ponieważ muzeum się nie mieści narodowe w gmachu, nie ma tam magazynów porządnych. To na pewno wiem, że ma być likwidowane. I tak, parking oczywiście, i tam jest pomysł, żeby zbudować w końcu budynek porządny muzealny, bo tam podobno właśnie do czasów napoleońskich, kiedy urządzono stajnie w klasztorze, to jak spadnie deszcz, to czuć zapach koni, tak mówią pracownicy, więc tak, no i wilgoć w jednym skrzydle jest po prostu bardzo duża i jest potrzeba, aby muzeum, gdzie mamy, no Muzeum Narodowe ma bardzo dobre zbiory, żeby to w końcu było pokazane. No jeszcze ja mam pytanie, tutaj Jacek mi troszeczkę mi naprowadził. Chodzi mi o tak Maślany, czyli Plac Litera. Mam pytanie odnośnie planowanej fontanny, która ma stanąć tak jak kiedyś. Widziałam pewne projekty, które miałyby, powiedzmy, no, nawiązywać do tej starej fontanny. Tylko mam pytanie, jeżeli ona by miała być taka wysoka, bo teraz podwale przedmiejskie jest troszeczkę szersze niż kiedyś było historycznie i ta fontanna ma stanąć dokładnie w tym miejscu, gdzie stała, to ona będzie teraz przy ulicy, zdaje mi się. Jak to ma być rozwiązane? Tego nie wiem, nie widziałem szczegółowych projektów do tego. Też słyszałem, że właśnie ma być rewitalizacja tego zieleni jakby na placu maślanym, gdzie jakby jak urządzono plac maślany, to był uważany za najładniejszy zieleniec w mieście. I to też było na pamiątkę jakby powstania sieci wodociągowej, tak? Ta fontanna powstała. To no, bardzo ciekawa i ważna rzecz. Ale też no, mówi się od dawna o zwężaniu Podwala, a tam poszerzono, tak? Zrobiono jeszcze skręt, przez to zabrano tą kamienicę, która stała z 1903 roku, ona stała przy gimnazjum akademickim. Trochę byłem nerwowy, jak to właśnie zacząłem to rozbierać. Gdy się dowiedziałem, że to mają rozebrać, bo to była no, dobra kamienica, pokazywała tutaj pewne nawarstwienie architektoniczne, ale jak zajrzałem do akt, to faktycznie ona się waliła już od wielu lat. Ona w ogóle podobno powodowała, że cały budynek ten zabytkowy, on się odchylał, bo ona po prostu go ciągnęła za sobą. Ale dzięki temu odsłonięto piękną elewację z tamtej strony. Tak, faktycznie, faktycznie. Ale no właśnie, tylko też pokazywa się ten skręt jeszcze, tak? Zrobiono, bo miał być tam skręt, ale chyba tego skrętu tam nie będzie. Z tego co wiem, nie będzie kamienicy, nie będzie skrętu. 3 bilans wyszedł, tak jak wyszedł. Ale to jest projekt fontanny na placu Wałowy. A tak, jest. 3 koncepcje chyba też były. To... Chciałam powiedzieć, że widziałam te 3 koncepcje, bo u mnie w inkubatorze wisiały te 3 projekty i zupełnym przypadkiem był koncept, nie powiem, który konserwator miejski i powiedział, że no nie wiem, czy ktoś wyda pozwolenie na takie zmiany, jakie tam, chodzi o tam o oświetlenie takie w kręgu i to była ta nagrodzona praca. No, nie wyglądało to zbyt historycznie. Czy tych koncepcji też z dawnych lat jest cała masa w ogóle? Jakby to przejrzeć po prostu, to co nie powstało, to jest tego więcej niż to, co powstało oczywiście. Także czasami właśnie jak coś mam przebadać, sprawdzić, to no, jest tego cała masa. Teraz właśnie tą wyspą Spichrzów siedzę i się dziwię właśnie nad tym, cieszę się, że tam jest tyle do badania, ale jednocześnie jest tego dużo właśnie. I objąć to właśnie jakby tutaj głową to czasami zajmuje trochę czasu. Ja wiem, że to nie ten rejon, znowu mi się coś przypomniało, przepraszam Państwa, ale po prostu korzystam. Byłam teraz na spotkaniu w Biurze Rozwoju Gdańska odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów. Są plany odbudowania dworu Rogoźników i całego tego pasu nabrzeżnego od strony Wyspy Spiszów. Ja nie mówię o szafarni, tylko po tej drugiej stronie. I mam pytanie, bo wiem, że nie ma inwestora, jeżeli chodzi o budowę mostu Rogoźników. Czy coś jest wiadomo już może tak z takimi pantoflową pocztą, czy już jest coś wiadomo na temat, jak to ma wyglądać? Bo tak naprawdę to myśmy tylko widzieli rzut z góry, jaki rejon ma być objęty tą rewitalizacją, ale może coś mniejszego? Znaczy tak, ja powiem coś tutaj jeszcze, co wcześniej się stało tam w tym rejonie Wyspy Spichrzów. Od 1959 tam przygotowywano jakby odbudowę Wyspy Spichrzów i konserwatorzy tutaj gdańscy sugerowali, znaczy naciskali, żeby odbudować właśnie szczególnie wzdłuż tych wodnych frontów, tak, spichlerzy po prostu. Powstały projekty tych całych właśnie tutaj ciągów spichlerzy. I w postulatach wpisano to, co trzeba odbudować koniecznie. I tam był wpisany na przykład Stara Pakownia. To był ten budynek przy basztach stągiewnych i tam jeszcze tuż za pakownią stała Szara Gęś, najpiękniejszy gdański spichlerz z gotycką piękną fasadą. I to było wpisane jako takie coś, co musi być odbudowane koniecznie. Później to powtarzano jeszcze w późniejszych latach. I tak, przyszły lata 70. W Gdańsku brakowało hotelu. I tutaj powstała okazja współpracy właśnie francuski kapitał. I pochopnie jakby wbrew temu, co mówili konserwatorzy, podkreślali, oddano Francuzom tą działkę właśnie wychodzącą jakby z mostu Rogoźników nieistniejącego. Chodziło o to, że to było zaplecze właśnie głównego miasta, blisko, plus wlotówka, więc Francuzi tutaj chętnie ten kąsek przejęli. I oni mieli wykonać projekt, zbudować hotel, a miasto miało te podłączenia restauracyjne wykonać. Francuzi oczywiście zaproponowali, to było w umowie, że swój typowy budynek, tak płaski, właśnie modernistyczny tutaj wybudują. I z tym, że tutaj korespondencja jest niepełna. Z Gdańska pojechał pan Jabłoński do Francuzów negocjować jeszcze z nimi wygląd hotelu. I próbował jeszcze zmienić lokalizację. I Novotel miał powstać przy Alei Zwycięstwa za Czołgiem, żeby właśnie tak rażąco nie wyglądał na Wyspie Spichrzów. To już było za późno, Francuzi się nie zgodzili i nie przesunięto tej lokalizacji. I wbrew tym historycznym zachowanym właśnie podziałom, w sensie tym podziałom historycznym, mamy tą taką wbudowaną tam działkę Novotelu z hotelem i parkingiem, obejmujące właśnie te tereny po Szarej Gęsi, po Pakowni właśnie. Więc tam już w latach 70. jakby ten teren zdewastowano jakby widokowo i ten most Rogoźników no trochę może wyglądać właśnie kuriozalnie, jeżeli będzie prowadził na zaplecze do hotelu po prostu. Tak, tylko że nie wiem, czy panu, do którego oni mają dzierżawę, bo pamiętasz, do 2030 roku? No potem na 50 lat no to właśnie dostał. Chyba coś tam 2030 rokiem się kończy dzierżawa, a oni w ogóle się stamtąd będą przenosić. Okay. To, no i być może jest szansa na tą odbudowę. I zobaczymy, tak, ale to właśnie tam tak poszło wbrew jakby opiniom konserwatorskim, po prostu ten Novotel został tam wrzucony, zaburzając ten układ. Natomiast tam jeszcze, bo ja teraz te ruiny na Wyspie Spichrzów badam i tam ulica Żytnia, tak, dochodząca właśnie do Novotelu. Tam są ruiny jeszcze trzech spichlerzy, jest Kuźnia, Arka Noego i Czarny Kogut. I tam także były pomysły na przykład odbudowę jednego z tego spichlerzy na fabrykę pocztówek. Stąd projekt do tego. Tak, argumentowano właśnie, że tutaj jest też no właśnie, no, są zabytkowe mury, będzie łatwo je dostosować na zabudowę takiego obiektu. To się nie udało i w latach 70. pracownie plastyczne. Związek Plastyków Artystów Polskich chciał tam zbudować swoją siedzibę. W tych trzech spichlerzach chciał odbudować. Powstały projekty w ogóle do tego, ale oni nie mieli pieniędzy. Później przejęło to Biuro Wystaw Artystycznych Sopotu. Też nie mieli pieniędzy, żeby to wybudować, odbudować. No i budynek do dzisiaj, te budynki są w ruinie stoją, tak? I nic nie powstało. Natomiast te szczątki na północnym Cypru, Wyspy Spichrzów, od Nowej Motławy, przeglądałem właśnie dokumentacje konserwatorskie sprzed 5 lat. I te zachowane ściany miały być przenoszone w inne miejsca. Inwestor wykonał na przykład przy ruinach, już nie pamiętam tego spichlerza, stalową taką konstrukcję, wzmocnienie, ale że za słabe, to runęło. Także wszystko tam zostało po prostu uprzątnięte i no, nie mamy tego. Także to tak właśnie... A te trzy spichlerze, 3 czy 2? Te, które stoją zaraz przy Podwalu Przedmiejskim, tam były w planach kiedyś, miała być, z tego co słyszałam, Akademia Muzyczna. Tak. I one były przepięknie odbudowane, były tego, a w tej chwili już nie mają szyb, nie mają okien, nie mają i właściwie wpadają w ruinę, odbudowane popadają w ruinę. Tak, to w ogóle w 1974 odbudowę tych skwerzy zaprojektował Andrzej Macur. I to miał być ośrodek też badań i dokumentacji zabytków w tamtym miejscu. Pierwotnie, to był pierwotny pomysł. Później przekazano to, tam miała być nawet chyba pracownia badań sztuki egipskiej bodajże, takie były pomysły różnego typu. W ogóle tam na Wyspie Spiszu były kosmiczne nieraz tutaj pomysły. I w końcu to przekazano właśnie na szkołę muzyczną, tylko ta trasa właśnie szybkiego ruchu, no to niezbyt dobre sąsiedztwo. I później to bank jakiś wykupił ten obiekt. Nie, tam hotel ma powstać ostatecznie? Tak, ma powstać tam zabudowa z jednej i drugiej strony. Okay, jeżeli chodzi... nawiązujący do tego, co jest na Żydniej teraz. Okay. Z tego samego architekta. Projektowany. No też Żydnia też nie do końca jest udana. Natomiast co ciekawe, te spichlerze, one... W 1913 bodajże były spalone, także one były odbudowane, w czasie wojny znowu się spaliły, ale ten zachowany kawałek jest oryginalny właśnie. Cały czas jest ten sam do drugiej kondygnacji i on jest zachowany. Też z budową ZUS-u ten projekt się ciągnął przez lata, bo od lat 70. jak był budowany ten obiekt i do lat bodajże 90. chyba to tam się ciągnęło, w sensie był wykańczany. I to też właśnie przez, no, perypetie były dosyć długie. No i to dużo, że pan pamięta, że my w temacie Wyspy Spiszu jesteśmy mówili za rok. To tak, mam nadzieję. Nie wszystkie tajemnice dzisiaj sobie zdradzić. Ale to się jeszcze zmieni. No nie, no tajemnica sprzed 20 lat to się już nie zmieni. No, ale może dojdą jakieś nowe ustalenia. Wszystko możliwe. Proszę Państwa, są jeszcze jakieś pytania ostatnie w tym temacie, który mamy dzisiaj? Jeżeli nie, to myślę, że możemy bardzo podziękować naszemu prelegentowi za dzisiejsze spotkanie.